powiedziałeś, że miłość to jest, dla każdego inna będzie definicja. Definicja miłości, twoja definicja miłości. Dobra, to zaczniemy od chemicznej, bo oczywiście tych, którzy uważają miłość za stan absolutnie chemiczny, to oni mają rację. No. Mają rację, ponieważ rzeczywiście w momencie bycia zakochanym, ale stan zakochania jeszcze nie jest miłością. Mm-hmm. Bo stan zakochania to jest ta gra wstępna do miłości. I to jest tylko chemia? To, co jest w mózgu, to wytwarza? Albo tak, aż? Aż. Znaczy, ta chemia jest... To ona bulgoce. No, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, bo tracimy rozum. Co się wtedy wytwarza? Wiesz, kto jest patronem właśnie a propos walentynek, które się niedawno odbyły. No przecież to jest Święty Walent jest również patronem chorych na epilepsję. No, przecież stan zakochania przypomina stan epilepsji, słuchaj, że po prostu nam takie... Fenyloetyloamina jest z grupy amin, czyli ma skład chemiczny bardzo podobny do metamfetaminy. Do amfetaminy. No człowiek zakochany śpi? Nie. Nie śpi. Człowiek po amfetaminie śpi? No nie śpi. To jest podobna substancja. Więc ludzie zakochani są po prostu odcięci od rzeczywistości i nawet humorystycznie jakby rzecz ujmować, to osoba zakochana powinna iść na L4, bo nie jest w stanie wtedy normalnie, racjonalnie wykonywać swoje obowiązki. No, zakochany polityk to jest polityk niebezpieczny dla całego kraju.